mam coś twardego. Ciągniemy. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym unboxingu paczki od widza, czyli paczek od was. Misiaki, słuchajcie, byłam dzisiaj na poczcie, bo odbierałam paczkę, której listonoszka oczywiście nie przyniosła mi do domu. No dlaczegoż by tak? Ale ta paczka będzie do innego unboxingu. Natomiast słuchajcie, dostałam paczuszko od Cornela i liścik od, znaczy to taki ten, paczuszkę od Krzysia. Słuchajcie, natomiast mały przypał, bo paczkę od Cornela otworzyłam i dopiero później ogarnęłam, że się nie nagrywa. Wiem, jestem lameo, ale spoko, w paczce od Cornela są dwie książki, dwie części Chłamczuch. Także może w końcu się wezmę za czytanie. Chociaż jeszcze się nie przekonałam, ale może kiedyś w wolnej chwili w końcu się zapoznam. To jest pierwszy i drugi tom. I dostałam również fanarta przedstawiającego mnie Łodzie na tym zdjęciu, które widzicie tam. To jesteśmy my. Powiem szczerze, że nieźle, nieźle. Wiem, jestem mistrzem cięcia kartek. Jesteś. Cześć Kina, mam na imię Cornel, 6 marca skończę 14 lat. Interesuję się wieloma rzeczami, lubię czytać książki. O, props, bardzo duży props. Oglądać seriale oraz grać w gry. Dla skojarzenia, to ja zrobiłem fanarta z 50 Shades of Ania. Oglądam jako... Aha, live'y ogląda jako... Biohair 1, 2, 3. A snap... Aha, a, snapy, dobra, okej. Moja historia z twoim kanałem zaczęła się 3 lata temu, w sierpniu 20K. O Boże, kiedy to było? Pierwszy film, jaki u ciebie obejrzałem, to Zapytaj Kinę numer 5. Nieźle zacząłem. Nie będę wypisywał serii, które oglądam, oglądałem, bo jest tego trochę. Wspomnę jednak o jednej, do której mam ogromny sentyment, do vlogów z dupy. Oglądam Vlogusie z dupy najbardziej te... uwielbiam Vlogusie z dupy, najbardziej te balkonowe, na których zabija się pająki. W Polsce znajdziesz dwie książki oraz fanart. To tyle ode mnie, Cornel. Cornelu, dziękuję ci i przepraszam, że tak powiem, wyciągnęłam zawartość paczki, zanim miałam okazję, znaczy nie zrobiłam tego na nagraniu, no ale jak mówię, fail z mojej strony. Przepraszam, mam nadzieję, że mi wybaczysz. Czas na kopertę od Krzyśka z Brzydgoszczy. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Brzydgoszczy. Dobra. Okej, coś też wyjechało, coś twardego. O. Doceniam przerobienie telepizdy na... Znaczy, nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale jest bardzo ładnie przerobione na telepizda. Kiedyś się to tak ładnie łamało, już tak... Już takich nie robię jak kiedyś. Dobra, ja to sobie pozwolę tutaj położyć na boczku. Koperta na autograf, spoczko, spoczko. Dojdźmy do listu. List do najzajebistszej osoby na YouTube. Czyli, że Kamilowi mam przekazać? Nie, no dobra. Uznam, że to do mnie. Łożeś się rozpisał. Nie, ja to jestem miła. Fajnie, no siedział, pisał długi list. Łożeś się rozpisał. Ale naprawdę się rozpisał. Ale dobrze, droga Kino, cześć, mam na imię Krzysztof, ale możesz mnie kojarzyć jako Szpadarek, oczywiście, że cię kojadę. Kojarzę, mieszkasz w Brzydgoszczy i masz 13 lat, dobrze. Oglądam cię od połowy czerwca. Twój kanał znalazłem szukając na YouTube filmików Simsów 2. Pierwsze, co mi wyskoczyło, to charakterystyczne zdjęcie dwóch całujących się simek. Zaciekawiło mnie to. I włączyłem filmik, czyli liczę na lesbijskie porno, spoko. Od tego czasu oglądam twój kanał. Podoba mi się, że zawsze jesteś sobą na każdym filmie.
Moim ulubionymi seriami są Letnie wiatry namiętności, Life is Strange i Harry Potter i więzień Azkabanu. Teraz napiszę, co znajdziesz w paczce, a więc na początku kilka fanartów. Mam nadzieję, że ci się spodobają, następnie dwie gry. Jedna jest grą z mojego dzieciństwa, czyli całkiem niedawno. Przepraszam, jestem chujem. Rozgrywka trwa około 30 do 45 minut, mam nadzieję na jakiś live, bo na pewno gra przypadnie ci do gustu. Jeśli zainstalujesz grę i ją włączysz, to kiedy wyskoczy ci komunikat, kliknij tak. Drugą grą jest Dreamfalls... O! Na pewno znasz jego kontynuację, Dreamfalls Chapters. Szczerze nie znam, wiele osób mi mówiło o jednej i drugiej grze, w żadną nie grałam i z żadnej nic nie widziałam. Gra opowiada o dziewczynie imieniu Zoe, która odkrywa, że potrafi przenosić się przez sen do... Coś ty tu na bas grał? Znaczy do świata nauki i do świata magii. Gra ma okropne sterowanie. Ale za to wciągająca fabułę. Oczywiście w chaptersach grafika i sterowanie zostało poprawione. Liczę na serię z tej gry lub chociaż live, bo gra jest naprawdę świetna. Nie daję ci żadnych słodyczy, bo na pewno w domu masz ich dużo. Na koniec chcę ci jeszcze napisać, że jesteś wspaniała, nie zmieniaj się. PS, tak, mam trzy koty, dwóch chłopców i dziewczynkę. PS, też koperta na autograf, wiesz, o co mi chodzi. Pozdrawiam cię, Kina Krzysztof. Dziękuję ci, Krzysiu. Zerknijmy się na fanarty. No. Przepraszam cię, Krzysiu, ale z tą brwią to wygrałeś. Mam też Chloe. Chloe w wersji drugiej. I napis Kina. Kiedyś w ogóle uwielbiałam tego rodzaju pismo. Miałam taki fetysz. Na Rudego na Simsy 2. Raz, to znaczy 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 13 groszy. Aha, 14. Bo był jeszcze grosik. Chyba, że było na przykład 15, a panie z poczty zarąbały. Naprawdę, schrób mnie ktoś tu ma brata, który pracuje w telepizzy. I tak, mamy Dreamfalla. No w końcu trzeba będzie przejść. Ja pierdzielę. Wodnik moczarek. Nauka na wesoło, czytanie, analiza i synteza głosowa wyrazów. Przyroda, grzebień, pałka wodna, pijawka. Obawiam się tej gry. Konstruowanie, łączenie rur, cyfry i liczby. Liczba jako wynik pomiaru objętości. Orzesz w pizdu, nie ogarnę tego. Muzyczne zabawy, wesoła piosenka. Ciekawostki, wszystko o zawodach murarz, elektryk, dekarz itp. Obsługa komputera, mysz i klawiatura. Zabawy. Łatanie dachu. Osuszanie piwnicy. Maszyna parowa. Żabi chór. Łączenie rur. Żabi chór. Łączenie rur. Jak w jakimś takim, kurwa, smutnym, podwórkowym hip-hopie. Oczyszczanie moczarów. Układanki. Multimedialna bajka. Rymowanie i wierszyk, tak a propos żabi chór. Łączenie rur. Wyczuwam ambitną zabawę odpowiednią dla osoby w moim wieku. Spróbuję to uruchomić. A! Jest lizakos! Skąd ja tego lizaka tu wyczasłam? Nie wiem, ale jest! To jest! Dobra, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy krótszy taki... O dzisiejszy unboxing, taki w sumie troszeczkę przypadkowy, bo właśnie jak mówię, poszłam po tą jedną paczkę, nagle się okazało, że na postrestant coś jest. W ogóle serdecznie pozdrawiam wszystkie panie z poczty, które już nawet się mnie nie pytają, czy mam sprawdzać postrestant, tylko pani daje mi moją prywatną paczkę, w międzyczasie już wpisuję do komputera, czy coś dla mnie na postrestant jest. To jest bardzo miłe. Pani listonoszka jest do dupy, ale panie z poczty na propsie. Dobra, miseczki.
To tyle, więc standardowo komentujcie. A, jeszcze jedno. Jeżeli chcecie wysłać mi paczkę, oczywiście link, macie link. Tak bardzo uzależnienie. Adres macie w opisie filmu. Tylko pamiętajcie, żeby mi wysłać później wiadomość. Najlepiej na fanpage'u na Facebooku, że paczuszka od was idzie, żebym wiedziała, żeby ją odebrać. I co, miseczki? To tyle, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane, pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!